jest kolor, to powiedziałam w trakcie wykładu, że kolor jest energią, kolor jest światłem. Kolor to naprawdę jest moc, moc i moc, i to daje nam dużo. I to, na co musimy zwrócić uwagę, to jest jedna rzecz, że kolor to jest pierwsza rzecz, którą widzimy wtedy, kiedy jest światło. Kiedy nie ma światła, znika kolor. Bo możemy wtedy przy słabym świetle, przy małym oświetleniu, super, cieszę się, że wy wszyscy dacie radę i dajecie, pewnie, że dajecie, no pewnie, że tak. I cudnie. Dobrze, no to was trochę pomęczę dalej. Kolor, jeśli nie ma światła, to widzimy tylko formę, to będziemy przy zajęciach z formy rozmawiać, przy słabym świetle też głównie forma, a przy jasnym świetle, wtedy kiedy jest jasno, to na nas jako pierwszy ze wszystkich aspektów oddziaływuje kolor. I możemy sobie mówić, że mi się tam bardziej podoba kształt tego bukietu, a mi to, a mi siam to, ale nasz mózg jako pierwszy rejestruje kolor. To jest niezwykle ważna informacja, bo to też jest ważny przekaz dla klienta, ważny przekaz dla naszego odbiorcy, ważny przekaz dla nas, dla kogoś, dla kogo robimy bukiet kwiatów kolorystycznych, bo gdzie on będzie wręczany, w jakich warunkach będzie wręczany, czy tam będzie jasno, czy tam będzie ciemno, co ma pierwsze zadziałać w odbiorze. Skąd kolor jest w roślinach? Kolor w roślinach jest z barwników, które umieszczone są w liściach, w łodygach, w płatkach. Najwięcej jest go w płatkach i w owocach. Tam mamy żółty, czerwony, tam mamy antocyjany, przeróżne karotenoidy i tak dalej, i tak dalej. Zielony barwnik, chlorofil, który jest w liściach i w pędach. Mamy w komórkach specjalne elementy, które zawierają kolor, zawierają specjalne substancje. I to jest rozproszone po całej roślinie i roślina ma kolor. Rośliny potrafią zmieniać kolor, nie tylko zwierzęta, zmieniać kolor ze względu na kwaśność podłoża, czyli na środowisko, tak jak wiele, wiele substancji zmienia swój kolor. Macie indykatory pH, macie tam różne testy, nie testy. Kolor się zmienia w zależności od kwasowości, obecności pewnych substancji. I tak samo się dzieje w roślinach. Rośliny potrafią zmieniać kolor w zależności, czym je będziemy podlewać i nie mówię o barwniku. Prosty przykład, hortensje ogrodowe w zależności od kwaśności ziemi są albo niebieskie, albo różowe. I to nie, że ja kupuję niebieską hortensję, albo ja kupuję różową hortensję, tylko od tego to zależy, czy ja mam ziemię kwaśną, czy ziemię zasadową bardziej. I tu od pH będzie zależał też kolor. Jest sporo takich roślin, jest sporo takich przypadków. Sporo. Ale co jeszcze wpływa na kolor roślin? Oprócz barwnika na kolor roślin i kwiatów wpływa struktura i faktura liści, płatków. Jeśli jest coś błyszczące, ma inny kolor, jeśli jest matowe, ma inny kolor, jeśli ma włoski, ma inny kolor i wtedy zmienia się kolor od kąta padania światła i to naprawdę nam pięknie rozbija. Zatem, jaki możemy mieć wniosek? Układając kwiaty, nie zawsze musimy patrzeć na to zestawienie. Czasem wystarczy, że popatrzymy, jaką strukturę mają liście albo płatki, albo kwiatostany całe. Jeśli mają włoski, to zupełnie inaczej będzie wyglądał kwiat fioletowy, gładki, z takim fioletowym, który ma włoski, bo będzie miał inny odcień przez strukturę, przez swoją budowę. Natychmiast dostaniemy inny, będzie mieć inny odbiór koloru i on będzie inaczej wyglądał. I to struktura i faktura, budowa płatków, liści ma dla nas ogromne znaczenie. Następny punkt jest zieleń w bukiecie. Otóż z założenia od lat już stosuje się coś takiego, że zieleń w bukiecie traktujemy bardzo często jako nie kolor, jako tło. I tylko rozpatrujemy kolory kwiatów.
Ale nie zawsze, to jest względne. Czasem możemy rozpatrywać zieleń jako kolor również w naszym układzie, ale czasem możemy ją pominąć i wtedy trzeba ją zrobić tło raczej jednolitą. Ale z zielenią w bukiecie jest trochę tak jak z białą barwą. Białą farbę niebieską chcemy, czy chcemy białą farbę różową, czy chcemy szampańską. Wiecie doskonale, wybiera się, panna młoda przychodzi do was, mówi, że ma suknię ślubną w takim i takim kolorze i oczywiście mówimy o białej sukni ślubnej i teraz mamy biały taki, biały taki, biały taki, biały śmaki, biały tak, to jest biały z takim odcieniem, z takim samym. I tak samo jest z zielenią. Zieleń jasna, zieleń ciemna, zieleń zgaszona, zieleń z odrobiną różu, zieleń z odrobiną szarego, zieleń z odrobiną czerwieni, zieleń z fioletem, zieleń z brązem. Potąd. Taki na przykład eukaliptus ma szare liście. To jest tak zwana szara zieleń, ale tak naprawdę to jest szary kolor z jakimś tam przebiciem zieleni w tle, ale potrafi mieć na przykład czerwone łodygi. No i ta czerwień z eukaliptusa bardzo mocno przebije, potrafi nam pięknie grać w bukiecie. Samo to, że łodyga jest czerwona, może nam dać dużo dobrego. Możemy jakby ten element pominąć, ale możemy go wykorzystać i wyciągnąć. Więc zieleń w bukiecie teraz, ostatnio są czasy, najpierw była moda, żeby dodawać bardzo dużo szarej zieleni, czyli szła moda taka mocno, eukaliptusy, oliwniki, wszystko co szare, do kwiatów wszystko co szare, czyli wycinaliśmy zieleń, dawaliśmy kolor i szary. Potem przyszła moda, żeby do kwiatów dodawać tylko suszone trawy, czyli kwiaty i beże, beże, brązy, sepia, czyli kolory różne kwiatów i gasimy to beżem, brązem, ciepłem takim. Zastanawiam się, co będzie teraz. Mi się wydaje, że jeszcze będziemy to mieszać, ale coś wybuchnie z tego dalej. Gdzieś pójdziemy dalej z tym, nie wiem, może dojdziemy do czarnego, może dojdziemy do białego. Może być różnie, może być śmiesznie. W tym momencie jest taki etap, że dużo rzeczy się miesza ze sobą i bardzo dużo i mocno się kolorem operuje, że nawet są mocno koloryzowane dodatki i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja lubię być tak trochę poza modami, lubię wiedzieć, co się dzieje, lubię, jak moda wstrzeli się w to, co lubię, to wtedy bardzo tą modę lubię, a jak się nie wstrzeli w to, co lubię, to mówię, że ta moda jest głupia i ja będę robić po swojemu. Jakby spokojnie można działać pomimo mód, natomiast trzeba wiedzieć, jakie są trendy, żeby tam dobrze w nich się orientować, ale pracować po tak, jak się lubi, tak, jak się czuje i tak, jak się kocha. To jakby nie ma dwóch zdań. Jak dobierać kwiaty, kolory w bukiecie? Można oczywiście korzystając z koła barw, choć ja bardziej uważam, że to jest do wizualizacji naszego projektu, bo jako miłośniczka taka roślin i przyrodnik mocny, to ja namawiam was do tego, że najpiękniejszą inspiracją jest przyroda i najpiękniejszą inspiracją jest pojedynczy kwiat. Ja mam tutaj teraz i trudno mu, kwiatu mojego męża będzie miał troszkę jednego liścia mniej, ale jest w bardzo dobrym celu ten liść wyjęty. To jest syngonium. Trzeba będzie umyć rączki, nie? Z roślicha, czyli i ono ma, nie wiem, czy wy to widzicie, taką odrobinę różowy kolor. Czy to się uda zobaczyć w monitor? I teraz tak, żebyście zrozumieli, monitor, aparat, telefon przekłamują kolory. Ja powiem wam tak, że to jest zielony, beż, róż, brąz i trochę takiego sreberka tutaj leci. Jest taki kolor w tym liściu i ja zachęcam zawsze swoich uczniów na zajęciach, żeby wzięli kwiat albo liść, albo kwiatostan, zastanowili się, jakie on ma kolory, łącznie z tym, że jakie ma pod spodem i jakie ma na łodydze i połączyli takie same kolory w pracy, czyli to jest jakby dla mnie wyjście do analizy kolorystycznej. Z tego robię sobie rysunek, ile którego koloru
i dobieram rośliny, kwiaty, albo tylko ten zestaw kolorystyczny, a proporcje koloru wybiorę sobie inne. I tak naprawdę na tym liściu mamy podstawowy kontrast dwuton, czerwony i zielony, bo różowy i różowy zgaszony to jest czerwony plus niekolory, więc wracamy do tego podstawowego kontrastu, czyli bierzecie sobie liść albo kwiat, analizujecie jakie ma kolory i dobieracie tak do bukietu, też pokażę to na filmach. Miałam kiedyś koleżankę florystkę, która mi zawsze mówiła, że czerwony nie pasuje do fioletu wtedy, kiedy się tak tam wystroiłam. Ja kiedyś nie wytrzymałam i zaniosłam jej, urwałam jej ułankę, czyli fuksję. I zaniosłam jej kwiat fuksji. I zapytałam się, czy jej się podoba. Ona mówi, że tak, kocha, bardzo lubię. To czemu mówisz mi, że czerwony nie pasuje do fioletu? Fuksja jest czerwono-fioletowa. No i przestała mi dokuczać. Jakby, żebyśmy sobie uświadomili, też tak uczyłam moich pracowników. Miałam w pewnym momencie tak, że dziewczyny nie za bardzo chciały łączyć kolor żółty z różowym. Mówiły mi, że to nie pasuje do siebie, że to nieładnie, że ona nie będzie takich bukietów robić. Poszłyśmy na łąkę i znalazłyśmy żółto-różowe kwiatki. Mówię, lubisz te kwiatki? Tak. Podobają ci się te kwiaty? Tak. To czemu nie możesz tak w bukiecie zrobić? I od tej pory śmieją się ze mnie i pytają, kiedy je znowu na łąkę zaprowadzę. Więc namawiam do takiego dobierania, do takiej inspiracji kolorystycznej, że biorę kwiat albo liść i wybieram i szukam i tak pracuję. I teraz jak zerkniecie na zadanie domowe na platformie, jutro dostaniecie, to macie cały weekend i ja proponuję ze zdjęcia albo z czegoś zrobić sobie piękną inspirację kolorystyczną. Można z ryciny, można ze zdjęcia, można ze zdjęcia jakiegoś swoich prac albo jakichś innych prac, które Wam się podobają. Albo można bezpośrednio tylko i wyłącznie z kwiatu. Co nam daje kolor? Kolor nam daje ekspresję. My możemy wyrazić kolorem radość, możemy wyrazić smutek, możemy wyrazić zamyślenie, możemy wyrazić aktywność, możemy kogoś zachęcić do działania, możemy uspokoić. Mamy naprawdę bardzo szeroką gamę kolorów i możemy nimi operować i możemy nimi oddziaływać. No i proporcje, czemu są bardzo ważne, to już powiedziałam w harmonii. Podsumowując, 1/3 do 2/3 w dwutonie, 3/5/8 w trójtonie, 1/3/5/8 w czterotonie, a w harmonii małych, czyli w tej harmonii małych kontrastów, też dobrze jest tak dobierać, że nie 1:1, tylko 1/3, 2/3 albo tak po części. Też można dalej tymi proporcjami operować. Teoria, którą dzisiaj Wam przedstawiłam, jest teorią Goethego i to jest wszystko, co Wam chciałam dzisiaj powiedzieć. Zatem będziecie jutro mieli na platformie notatki, będziecie mieli zadanie domowe. Powiedzcie, czy robiliście jakieś zadanie domowe, czy przeglądaliście notatki, czy ściągnęliście. Jutro to wszystko jest na platformie. Link do platformy umieściłam już na grupie nad relacją z webinaru. Tam Wam zamieściłam taki webinar o pielęgnacji kwiatów łąkowych. I tam wrzuciłam do tego link do grupy. Jak trzeba będzie, wrzucę jeszcze raz link do platformy. Z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Zapraszam Was jutro do ćwiczeń kolorystycznych razem ze mną na filmach. Na weekend postarajcie się o jakieś kwiaty i coś popróbujcie poukładać. Wiecie, ja już kwiaty czyścić i wiecie już, jak dobierać kolory. I co nieco już możecie zacząć szaleć i działajcie. Kto z Was ma dostęp w kwiaciarni, pracuje w kwiaciarni lub ma gdzieś tam wejście takie lub się w takiej pracowni, to popracujcie trochę,
A kto nie ma takiego dostępu, to zapraszam do najbliższej kwiaciarni i tam zakupujecie sobie kwiaty i ćwiczycie. Zadanie domowe, obserwacja roślin musi poczekać do wiosny. W ogóle się z tym nie zgadzam, bo rośliny na zimę nie giną. Po pierwsze macie doniczkowe, po drugie jest mnóstwo roślin na zewnątrz i one też mają kolory. Pędy, bezlistne pędy drzew mają niesamowite kolory i można je obserwować, można z nich też układać. Są suche trawy i wystają nad śnieg. Ja zrobiłam, zresztą pod jednym z moich webinarów, chyba pamiętam, ten znajomy napisał, ja zrobiłam bukiet urodzinowy na stoku narciarskim dla mojego instruktora, który on miał przez kilka lat. Dacie radę. Nie ograniczajcie się. Ja również bardzo Wam dziękuję. Życzę udanego weekendu. Poćwiczcie, zakupcie sobie jakieś kwiaty, już są tulipany, to nie są wielkie koszty. Można popróbować, pobawić, a przede wszystkim mieć frajdę i niezłą zabawę. Dobranoc, również dobranoc, dobrych snów, pracujcie, widzimy się w następny wtorek i mamy następny temat i nie pamiętam, który, muszę zerknąć do harmonogramu, czy to będzie struktura, czy faktura, któryś z nich. Jak będziecie pisać pytania do mnie w sprawie filmów, oczywiście za jakąś chwilę odpowiem. Również dziękuję, 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 dziękuję. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo fajnie, że poświęciliście swój czas. Dla mnie to jest niezwykłe, że poświęcacie swój najcenniejszy, coś, co się ma najcenniejszego, czyli czas, żeby tu być jeszcze. Chcecie się rozwijać. Oczywiście ja uwielbiam to koło w szafie, też mam takie doniesienia, że wiele osób, które mają koła, to albo im na przykład mama porywa, jak wybiera sobie ubrania, albo ciocia, albo babcia, albo same. Również przy makijażu jest to świetna sprawa. Dobra, trzymajcie się ciepło, dobranoc.